Dawkins, synu. I hehehe. Ta, uczyłem się od najlepszych, co nie? Super, panowie, już? Chyba. Hehehe, no, wracamy do serii. A, wielki facet ze spluwą, co? Uncharted 2, jego pośród złodziei. Nie odchodź. Spróbuj nadążyć. No i jesteś... Teraz przy wejściu do Shambhali wraz z... O mój Boże, jak on miał. Czekaj, poczekaj na mnie. Tatuś ma spluwę. Nie wierzę, że Lazarewicz jeszcze cię nie zabił. Podsać mnie, stary. Stary. No i proszę. Uważaj, kamyczek leci. Co? Ej, przepraszam. To ci blokuje drogę? Cieszę się, że cię to bawi. Ho! Nie, czekaj na mnie! Przepraszam. Super. Co jest, stary? Nie ufasz mi? Widzisz, trzeba było mi zaufać, stary. Proszę, skarbeńku. No, no, ma... Ty pierwszy. Nie dotykaj tego tyłka. Nie masz prawa. Lepiej, żebyś nie prowadził mnie w ślepy zaułek. To tędy. Chyba nie przeciśniesz tędy swojego brzucha. A skąd mam wiedzieć, gdzie idziemy? Aż mi się Resident 5 przypomina i niszczenie głazu przez Chrisa. Pomóż mi to przesunąć. Ajaj. Okej, praca zespołowa. Jak za starych czasów, co? Tak, później mi strzeliłeś w tą gabotkę, żeby mnie... się mnie pozbyć. Za system error. Tam. Jednak nie. A. Szczerze, szybciej by się chyba doskoczył niż po takim mokrym kamieniu, bo by się zazwalił. Skąd się tu wziął ten wózek? Kogo to obchodzi? Musimy dostać się na górę. Wygląda jak Stonehenge, prawda? Nie, pomóż mi pchać. Tu. No chodź, dziewuszko. Proszę. Pomnik twojej matki. Psz. Jakiego mamusia wygląda? Piękna kobieta. O, patrz, posąg twojego ego naturalnej wielkości. Byłem pierwszy, spadaj. Nie! No dobra. Nie ma to jak... Ciągle nie mogę sobie przypomnieć, jak on ma na imię. No dobra. A! Mam nadzieję, że dasz radę przeskoczyć sam. Bo ja ci na pewno nie pomogę. Jednym. Jak ty dasz radę, to i ja. Pomóż trochę, nieważne. Żartowałem. Nie. O. Dobra, otwierajmy. Wiecie, jak to mówię. Za drzwiami są kolejne drzwi. O, zagadka. Dobra, więc co musisz zrobić? Co my musimy zrobić? Poczekaj tu.
Jak zwykle ja się tym zajmę. Zrobiłbyś to? Czekaj. Co? Te symbole. Tak. Znam je. Tylko najpierw muszę sobie przypomnieć, jakie się sprawdza. One są tu. O! Tu są. A! Dobra. Coś mi się wydawało, że się sprawdzało. Dobra, to jest płomień. Jeszcze raz, płomień. Takie A i takie A. Zamalowane, puste i dziwne coś. Taka mała książeczka, takie wielkie tuby. Zamalowane, to. Świat się kręci, a ja zapuszczam korzenie. Czekaj, próbuję się skupić. Tu. Tak. Nie tak. Tak. Dobra. I teraz to. Takie coś, dobra. Teraz jakie? Takie. Chyba to jest to? Tak, to jest to. Tu musi być zamalowane. Co to? Coś się wysunęło z podłogi. Chodź, przydaj się do czegoś. Tak, trzymaj. Aha, dobra. Co my to mielimy? Co to jest? Aha, trzeba bardzo pomału tym kręcić. No i proszę. Brzmi jak woda. Dużo wody. O, Yeti! Potrzebuję broni! Nie ma czasu na spory! Dobra, masz! Dzięki! O fuck! Ten ma na mnie chrapkę! A to ginę? Ech, Yeti. Mogłeś się ostrzec! Mniej gadania, więcej strzelania! Teraz przydałby się rozlewicz. No zostaw mnie! Pitole! Może wezmę przykład z kolegi. No nie. O, oh, fuck! No super! Czuł i mogłeś mnie puścić? Czuł i mnie bije! Yes!
Pana strzelba. A. Brać go. Co to było u licha? Co? Tak. Strachy na lachy. Ludzie. Strażnicy straszący intruzów. No, to im świetnie wychodzi. Ale odwaga. Lazarewicz, zrobiłem wszystko, czego chciałeś. Wypuść się. Zawsze się targujesz, ale zagrałeś już ostatnią kartę i przegrałeś. To już chyba koniec twojej przygody, stary. Nie. Jeszcze nie. Chcę, żeby zobaczył Szambalę i umarł ze świadomością, że mu ją odebrałem. Otworzyć bramę! Zdecydowanie za długo byłeś cierniem w moim boku, Drake. Na kolana! Ej, Zoran, mieliśmy umowę. Nie znoszę zdrajców! Czyli dokładnie wiesz, jak znaleźć kamień, więc nie jestem ci już potrzebny. Dzięki. Na kolana! Atakują nas! Co to jest? Są wszędzie! Strzelać, durnie! Cholera! Spory! Oż skurcz! Uciekaj! Taka śmieszna. Nic mi nie jest! Taka śmieszna sytuacja, przypomniało mi się, jak typek ma na imię. Dupa. Boże! Jak się przyjrzycie, zobaczycie, że tutaj wylądował na drzewach. Nic mi nie jest! Blin, ja mam biec. Tędy. Nie wiem, kiedy biegnę, jak. Naprawdę? Biegiem! Jak nie dolecę! Nie! W porządku? Nic mi nie jest! Biegnij! Uwaga! Co tam tam jest? Co tak strzela? Są wszędzie! Kunzosze! No biegnę! Uważaj! Kretyn! Hej! Cholera! Kogoś rąbło! Musimy stąd zjeżdżać i to już! Po tym, jak zobaczyłam to ostatnim razem, nie mogłam spać przez kilka dni. Dobra, idziemy! Chodźmy, nie ma czasu na zwiedzanie. Idziemy! Patrz, Elena, mówię, coś sobie złamie. Masz na myśli nazistowskie zombie gule? Ha!
Chyba ktoś trafił tu przed nami. Miejmy nadzieję, że nam się lepiej powiedzie przy wychodzeniu. Ciała leżą tu jakieś 70 lat. Hej! Im się niespecjalnie przydał, ale proszę. Dzięki. Cóż, Lazarewicz i jego ekipa poszli do miasta. Jeśli szybko znajdziemy powrotną drogę, wejście powinno być puste. Nie, Chloe, idziemy po kamień Cintamani. Co? Musimy powstrzymać Lazarewicza. Tak? A jak niby chcecie tego dokonać? Dotrzemy do kamienia pierwsi i zniszczymy go. Ej, ej, ej. Chyba nie wierzycie w te wszystkie nadprzyrodzone bzdury. Sam już nie wiem, w co wierzę. Dobra, jeśli to przegapiliście, ten gość ma żółte papiery. Jest po prostu szurnięty. Myśli, że spełnia jakąś przepowiednię, że kamień da mu władzę nad wszystkim. Boda. Nieśmiertelność! Stoimy na środku Szambali, a ty nas pytasz, co jest możliwe? Sama widziałaś, ile kul w niego władowali. Dzieje się tu coś dziwnego. Tym bardziej powinniśmy uciekać, póki jeszcze możemy. Chcę tylko naprawić bieg rzeczy. No i może uratować świat? O Boże. Słuchaj, skarbie. Świat ma to w dupie. Jak nadstawiasz karku, to prosisz się, żeby odrąbali ci łeb. Sama powiedziałaś, że chcesz go załatwić. Chcę, by za wszystko zapłacił bardziej niż ty. Ale to się nie skończy dobrze. Tylko tak, właśnie tak. Nie. Nie tym razem. No chodź. Będzie fajnie. Co ty na to? Jesteście stuknięci. No. No dobra, uratujmy ten cholerny świat. Juhu! Co ty gadasz? Patrz, ja mam amunicję do mojego kochanego Akacza. Zrobimy magiczną sztuczkę. Włożę mu go w dupę i wystrzelę cały magazynek. Moje marzenie. Kurwa mać. Jestem... Gdzie? Więcej tych dzików. Gdzie to? Gdzie? Schowajmy się tu. Do tyłu! Nie dopuszczaj ich do siebie! Mądra rzecz, mądra kurwa. Co to za stwory? Ludzie! Trudno ich zabić, Otto! Wiem. Co mam będzie zrobić? Jakieś pomysły? O nie! No z czego oni... Eli, ja byłbym bardzo wdzięczny za to miejsce. Przez tekstury! Do tyłu! Nie dopuszczaj ich do siebie! Nie przestawaj strzelać! Dlatego ja ich nie lubię. Oni to są tacy takie... Amon... Ej! No zostaw mnie! Tego mi brakowało. No... U góry jest typek, co cały czas we mnie strzela, mnie na dole gania mnie typek, który ciągle mnie tłucze. No, świetnie. Do tyłu! Nie dopuszczaj ich do siebie! Już nie mam życia. Nie przestawaj strzelać! Powiedzcie, że zdech, powiedzcie, że zdech. No. No. No i jestem martwy. Co ja tu mam zrobić, za przeproszeniem?
Do tyłu! Nie dopuszczaj ich do siebie! Typki z precyzyjnością snajpera. Nie przestawaj strzelać! No! Typek ma precyzyjność snajpera, a strzela taką bronią, że mi praktycznie jedna seria zdejmuje całe życie. No, świetnie. Do tyłu! Nie dopuszczaj ich do siebie! Tak, od lesu! No nie żartuję, no! Ja już jestem praktycznie martwy. Kto wymyślił tego przeciwnika? No i dwa ciosy w mordę i nie żyje. Dobra, szybko. I wracamy. I będę szczery, chyba mnie nie powiem. Co mnie strzeli przy nich z walce, bo będę szczery, zmieniłem poziom trudności na łatwy, żeby móc sobie z nimi poradzić. Bo taki jaki ostrzał zrobiłem jednemu typkowi, na normalnym, na łatwym, to jest masakra. On tyle zżarł mi amunicji do karabinu, że to jest nie do pojęcia. Ale okazało się magicznie, że kusza zabija od razu. Tylko kusza to precyzyjna strasznie broń i ciężko nią trafić. I kusza nie leży byle gdzie. Kuszę kto nosi? Oni. He, oni, he, he, he. A to się przyda. Nie to. Głąbie, podnoś to już. To podnoś. I to jest strasznie balans trzeba trzymać pomiędzy... Raz mówię, że granatami próbowałem. Typki w momencie, kiedy już miały wybuchnąć granat, albo jak granat do nich doleciał, albo miały już wybuchnąć, to one se skakały i niwelowały sobie cały damage. A były też takie typki, jak już, że, które już jak miały mało życia, to stwierdziły, że sobie wesoło podejdą i zaczną mnie tłuc. Chodźmy, dasz radę przeskoczyć. Ten typek jest nowy, którego nie widzieliście. Ten typek ma takie kulki wybuchowe. Jakie one dźwięki wydają. Ja wiem, że to nie jest mój problem. Koniec problemu z tymi typkami. Ej, ale... to sok, tak jak żywica. Jest łatwopalny. Cofnijcie się! A to co? Boże, co to jest? To drzewo nie jest nie normalne. Wygląda na zbyt straszne. Ani trochę. Właśnie korzenie się zachowały jak macki, ale to normalne. Tak. Nie pamiętam, tu chyba był skarb? No coś tu musiało być. Jeszcze te dźwięki, jakie wydaje to drzewo, jak się strzeli w żywicę. A Dejk powie, że to nie wygląda tak strasznie. Dobrze, że braciak nie ma teraz lekcji, bo bym miał przejebane, jakbym się zaczął wydzielać. Przecież tam była drzewo. Braciaka co jakiś czas możecie na pewno słyszeć, albo jaki. Musimy się jakoś przebić. Jestem głupi. A to co? Co to jest? Drzewo. Sok jest łatwopalny, tak jak ich żywica. Świetnie. Następnym razem daj znać wcześniej. Dobra. Teraz pan, teraz możecie go słyszeć. Ej,
Już teraz nie mam siły, nie chcę myśleć nad tym, już mu mówić, żeby byłoby ciszej. Jejku, tam! Teraz jest lepiej, chodźmy! Drzewo nie wydaje takich dźwięków. Nop, 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 dup! Nie, kończymy. Kończymy. Moment, widziałem to kiedyś. Oczywiście. To musi być kamień Cintamani. Bo wytłumaczę, co mu chodzi mi, że mówię nie, nop, 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 nie, nie. Dobra. Tu jest sporo przeciwników. I już samo tutaj jest ciężko to wytrzymać. Później, oczywiście mówię o normalnych ludziach, o ludziach Lazarewicza, a dużo. Później jeszcze są, dochodzą tu kolejni ludzie Lazarewicza, a później jak to się wszystko załatwi. Jeszcze sobie stwierdzają duży i silni, że przychodzą i się chcą z nami pobawić wszyscy. No i trzeba się tu męczyć. A ja już psychicznie nie wyrabiam po tamtym. Dzisiaj tak był jeden krótki, dzisiaj też będzie krótki, takie 2,5 godziny dzisiaj. Dzisiaj też wieczorem będzie coś innego niż Code Vein. Nie. I tego na przykład nie wolno mi zużyć. To muszę mieć. To! Rozumiecie, muszę się bić tym. Właśnie co mam mało mocy. Dobra, mam jeszcze pakiet granatów, spoko. Mówię, tu jest po... Nie trafię. Tu jest sporo walki, ja nie chcę jej teraz robić, bo mam po prostu jej dość, więc na razie, cześć i pa.